Sun Road. Jesteśmy ulicę obok. Młodzież ogląda teraz, co tu mają ciekawego i za ile. Co? Tu jedliśmy, nie? A my kiedyś tu, pamiętasz? Tomek, patrz te motocykle. Szok, co? Ten piękny był. Chcecie jeść? Co robimy? Ja na mnie nie patrzcie. Gdzie chcecie, ja siadam. Może tak jest. A to mam. Albo za godzinę. Idziemy na masaż stóp. Wczoraj zrobiliśmy ponad 20 km i strasznie nas bolą nogi. Tu jest takie tajne przejście z jednej ulicy na drugą. Gości odpoczywa. Oglądaliśmy teraz plecaki fajne. Ale... Good. New. Fajnie. Ty fajnie to robią, nie? Okulary gdzieś muszę kupić, bo moje już się przetarły i są niestety w kiepskim stanie. A godzinę mamy 10. Kurs dzisiaj w innym kantorze za $100 $3456, a wczoraj był 3400. Także dzisiaj dostaniecie 56 batów więcej. Co, i tu był ten masaż, czy nie? Tam wcześniej. Wcześniej był. Z tymi tablicami. Ocio. Tak, wcześniej odbijemy tu. No i jesteśmy na masażu. Moczymy nóżki i będziemy mieć masaż. Pół godziny stopy i uda
150 batów, to gdzieś na nasze 18 zł. No i jesteśmy na Krabi. Jesteśmy na Krabi. Patrzę. Działa wszystko. Po 15 godzinach podróży z Bangkoku wreszcie wylądowaliśmy na Aonang. Byliśmy tu w 2019 roku. Idziemy w kierunku plaży. Mango sticky rice. Ale krawężniki, uważaj. Tu outlet. Idziemy w dół. Jest ciepło, fajnie. Takie do ciebie. A tam już wypożyczalnia skuterów. Tu też? O, ten jest ładny, ten niebieski. Wiem, ale to są z manualną skrzynią. Blisko. No, wieczorem wszystko oświetlone. Wreszcie zaczynamy urlop. Autobus wystartował z Bangkoku o 19:00. Ruszył z Bangkoku o 19:30. Po ile mają motocykle, pytasz się? Nie ma sensu jeszcze. O no, i tu jest, pamiętasz, tu jest taki market, taki shopping, te budki się tam wchodzi do środka. Myśmy tu właśnie z Grzegorzem wtedy... No, ale te duże. Patrz, tu są te. Widzisz, to są te. Ty, to są te, co są reklamowane po $30. Ile? How much? 100 baht. Ok, thank you. No to czujesz? 12 zł, a w promocji $30. Tak. Narkotyki. To źle brzmi, narkotyki. Zioło bardziej pasuje. To sztuczne, masz. Poszukali tą małpę.
w lewo, no. Tam jest taka ścieżka, nie? My zjemy, ja się wracam. Idziemy na drugą stronę, bo tam były te knajpy. I wreszcie widzimy morze. Ja myślę, że musimy tam wrócić. Wrócimy tam, koło naszego hotelu, pójdziemy tam zjeść. Poszliśmy tu i... Tu są takie restauracje, ale tu wieczorem grają, pamiętasz? Tak. Taką muzykę. Krabi. Za 3 dni mamy Sylwester. Idzie Beata, Tomek, Magda coś kręci. Niki z Krystianem poszli coś zjeść. O 14 mamy pokój. Płyną na Reilly. W sumie jest 11, także my się czujemy, jakby była chyba 16 po tej całej podróży. A jest dopiero 11. Dzisiaj zaczynamy odpoczynek. Jak ja się cieszę, że nie ma śniegu. Nie macie pojęcia. Nakręcę vloga o tej całej przeprawie do Pekinu. I zapraszam na tego vloga, bo naprawdę będzie warto. Jak uniknąć niepotrzebnych nerwów, kosztów, stresu i na co zwrócić szczególną uwagę. Jak mówiłem, 200 batów tam i z powrotem. Tam jest taka grota, jaskinia Falusa. Tam legenda jest o tym, że jakaś kobieta czekała na męża i po prostu tak tęskniła, że zaczęła strugać falusy. Chyba jakoś tak to było. O, jak fajnie w cieniu.